pomocy rodzinie. Tak, tu miejski ośrodek pomocy w rodzinie. Kasa, oddaj kasę, oddaj kasę. A co powiesz na temat tej instytucji, może coś ciekawego? Jestem... Dzisiaj nieczynna, widać. Tak. Nie, co, kasa. Mnie to, ta kasa nie interesuje, mi opieka też nie interesuje. Ja przez... No, 3 lata... Dawaj, jedziemy dalej. A jak tu w ogóle przychodzić? Na swoje życie. To daleko, na przykład nie, od was. Ja... Autobusem trzeba było przyjeżdżać. Czwórką trzeba było przyjeżdżać. Tak. Tak. No. Podatki płacę, działalność mam swoją. Ja też pamiętam i wielu białostoczan, są takie okresy, że jak się nie pracuje, tam widzicie, kasa jest. Tak. I 300 zł co miesiąc wsparcia można było dostać kiedyś, pamiętam, teraz nie wiem. I tam furtkę jeszcze. 260. I spróbujcie, to więcej, coraz więcej. Spróbujcie za 300 zł miesięcznie przeżyć, słuchajcie. No weźcie, zobaczcie. No, dawaj. Dawaj klepacze. Na jedzenie chyba nie wiadomo, czy wystarczy, jak to się mówi. Klepacze dawaj. Nie jest dobrze, jak ktoś nie ma pracy i bieda jest, to nie jest dobrze. Na szczęście chłopaki sobie próbują jakoś radzić tutaj. A Krzysiek nie ma renty, nie ma emerytury, więc musi pracować. No, pomagajcie Krzyśkowi dlatego. Pomagam. O, my pomagamy. Ja już 6 lat mieszkam. Z Krzyśkiem Major 6 lat już mieszka, tak jest. I światło całe, to wszystko. I szpital, nie szpital, co było trzeba. Widziałem, okno plastikowe wstawiłeś, Major, w domu Krzyśka, nie? Słucham? Okno plastikowe. Tak. No. Kurde, tysiąc. Cieplej jest dzięki temu, nie? No. A on krzyczy na mnie. No, a Krzysiek czapką wyciera szybę moją. Czapka to szmatka. Masz szmatkę w razie czego, jakby coś patrz tu. Zobaczcie, na płetce. Czapka zielona, szmatka zielona, zielona. Szmatka zielona, czapka zielona i Krzysiek bierze raz to, raz to. Radosna. Ja nie, szmatki nie biorę. Bierze czapkę cały czas. To. Bo to też szmatka. Patrz, Markowa, Adidas pisze nawet, o. Dlaczego się nie nosi? Widzicie, jaka czysta szybka? Czysta szybka jest, no. Szybka jest czysta, dobra, jedziemy dalej.